Dzień dobry, dzisiaj lecimy z tematem naszego cukru, a dokładnie wrażliwości insulinowej, poziomu cukru we krwi. A partnerem dzisiejszego odcinka jest firma Brita, która w swoim asortymencie posiada oto takie dzbanki filtrujące. Z takim urządzeniem nie tylko oszczędzacie pieniądze na wodzie, ale również robicie ukłon w stronę swojego zdrowia. Aby zrozumieć, jak poważna jest to kwestia, kilka statystyk. Tutaj 1/3 dorosłych Polaków cierpi na otyłość, a problemy z nadmierną masą ciała dotyka 16% naszych dzieci, więc zobaczcie, że coś zaczyna się dziać. Co więcej, 1/4 osób powyżej 60 roku życia w Polsce ma diagnozowaną cukrzycę typu drugiego i niestety prognozy na przyszłość są równie mroczne, bo do 2030 roku ponad 10% naszej populacji będzie chorowała na cukrzycę typu drugiego. Jeżeli towarzyszy Ci nadmierne pragnienie lub oddawanie moczu, no to też już powinna się czerwona lampka nad głową zaświecić, bo to może być insulinooporność lub nawet już cukrzyca typu drugiego. I teraz nieustanne uczucie zmęczenia czy brak energii to też kolejna przesłanka, która powinna otworzyć Ci oczy w kontekście ewentualnego przebadania. Tutaj kwestie badań jeszcze będę poruszać w dalszej części materiału. I taką ostatnią przesłanką to jest nagłe przybieranie na wadze oraz trudności z jej utratą. To może być konsekwencja oporności właśnie naszych tkanek, naszych komórek na działanie insuliny i wtedy ten cukier nie chce się wchłonąć do naszych tkanek. Może kilka słów na temat, czym jest cukrzyca typu drugiego, a insulinooporność, bo to dwa powiązane, ale na dobrą sprawę odrębne stany medyczne. Jeżeli chodzi o insulinooporność, oznacza to, że komórki organizmu nie reagują odpowiednio na insulinę, co skutkuje koniecznością produkcji przez trzustkę większej ilości hormonu, aby utrzymać prawidłowy poziom glukozy we krwi. Cukrzyca typu drugiego rozwija się, gdy trzustka nie jest w stanie produkować wystarczającej ilości insuliny, by sprostować potrzebom organizmu i tutaj prowadzi to do podwyższenia poziomu glukozy we krwi. W Polsce niestety, jak i na świecie zresztą, nie zawsze osoby są diagnozowane. Jest mnóstwo osób, które mają cukrzycę typu drugiego albo insulinooporność, a o tym nie wiedzą, no bo niestety nie badają się. Myślą, że stan zmęczenia, takiego ciągłego oddawania moczu, przyzwyczajają się do tego i myślą, że to jest naturalny stan organizmu. Niestety to jest stan patologiczny. Aby określić, czy jesteśmy narażeni na któreś z tych schorzeń, warto wykonać podstawowe badanie takie jak test obciążenia glukozą oraz pomiar poziomu insuliny nadczu. Na dobrą sprawę te badania dają bardzo wiarygodny wgląd. Zanim zacznę opisywać te produkty spożywcze, pamiętajmy, że musimy zrozumieć, że aby zmienić coś w tym kontekście, czyli poprawić wrażliwość insulinową, czy jeżeli ktoś już ma cukrzycę typu drugiego i chce z tego stanu wyjść, bo naukowo jest to możliwe i w praktyce też wiele osób, jeżeli zmieniają słowo klucz styl życia, czyli na to składa się zarówno sen, optymalizacja stresu, aktywność fizyczna, teraz właśnie będę pokrótce tutaj to wszystko opisywać, to ma realny wpływ na wyleczenie, dosłownie wyleczenie cukrzycy typu drugiego. Bardzo istotną sprawą jest przykładowo sen, dążenie do takich 7-9 godzin snu każdej nocy jest bardzo istotne, ale też pamiętajmy, że to chodzi o jakość, a nie ilość. Czasami nie jesteśmy przykładowo przejedzeni i idziemy spać, to takie 4-5 godzin snu jest lepsze, jak się nażremy przed snem, idziemy spać, śpimy 7-8 godzin i budzimy się niewyspani, niezregenerowani, bo zamiast regenerować organizm, mózg, to układ pokarmowy mielił ten pokarm i nawet nie wszedł w odpowiednie stany NREM czy REM. To są bardzo istotne fazy. Badania pokazują, były przeprowadzone na osobach, które miały cukrzycę typu drugiego, insulinooporność i otyłość, że osoby, które przechodziły przez tą fazę sen NREM i REM, dużo więcej wydzielały podczas snu hormon wzrostu, który poprawia wrażliwość naszych tkanek na insulinę. Jest to realny wpływ na
polepszenie naszej gospodarki metabolicznej i zmniejszenie ryzyka cukrzycy typu drugiego i wycofanie insulinooporności. Dlatego pamiętajmy, jak istotny jest sen, czyli nie pijemy kawy na 6 godzin przed i takie rytuały jak właśnie prawidłowe nawodnienie czy niejedzenie na 2-3 godziny przed snem po to, aby pusty był żołądek, jelita nie były przesadnie aktywne, wtedy tylko może dojść do produkcji tych hormonów, które poprawiają wrażliwość podczas snu na insulinę. Ponadto brak snu wpływa na apetyt, zwiększając spożycie kalorii i preferencji pokarmowych na produkty tłuszczowo-węglowodanowe. Badania też pokazują, osoby, które nie były wyspane, były grupy kontrolne, które miały bufet szwedzki i badali naukowcy, ile spontanicznie te osoby jadły. To o 40% więcej osób jadło przetworzonych, tych wysokosmakowitych, a tym samym bardziej kalorycznych potraw, osoby, które nie były wyspane. Dlatego też zobaczcie, że to ma wpływ realny na właśnie grelinę i leptynę, która potem nas w ciągu dnia determinuje, czy mamy tą skłonność do podjadania, czy nie. Głośno też musimy ten dział poruszyć, czyli ograniczenie śmieciowego jedzenia, czyli szybkie, słodzone napoje, przetworzone, takie junk foodowe, bogate w cukry, rafinowane kwasy tłuszczowe, transprodukty mogą zwiększać insulinooporność. Tutaj badania potwierdzają, że spożycie fast foodów wpływa negatywnie na zdrowie, prowadząc do gorszej jakości diety, nadwagi oraz zaburzeń w funkcjonowaniu całego organizmu. No i tutaj badania mówią, że osoby, które często jedzą fast foody, mają większe ryzyko cukrzycy typu drugiego, całego zespołu metabolicznego, czyli te procesy, te parametry kardiometaboliczne, cały lipidogram jest rozstrzelony, zwiększa się ryzyko zawałów, udarów, chorób mózgu, dlatego śmieciowe jedzenie oczywiście jak najmniej, ale pamiętajmy o proporcji u zdrowych osób 80 do 20. 20% eksperymentujmy, jedzmy fast foody, a 80% trzymajmy tej zdrowej michy. Dział o aktywności fizycznej też musi być, bo badania pokazują, i tu raz będzie zaskoczenie, aktywność fizyczna poprawia wrażliwość insulinową, ale też aktywność taka spontaniczna, niezwiązana wcale z treningiem, czyli im więcej ruszamy się, robimy coś w kuchni, w ogródku, zamiast jechać windą, spacerujemy, zamiast jechać autem, idziemy do sklepu pieszo, to też poprawia wrażliwość insulinową. Badania wykazały, że osoby, które wykonywały 2 godziny pracy na stojąco, miały istotnie poprawione parametry wrażliwości insulinowej i niższy poziom cukru we krwi w porównaniu z osobami, które siedziały 8 godzin przy biurku. Redukcja stresu, czyli optymalizacja parametrów kortyzolu, jest jak najbardziej istotna w tej materii, bo długotrwały stres może podnieść poziom cukru we krwi, ale techniki takie relaksacyjne jak medytacja, yoga, tai chi, czy ćwiczenia oddechowe, czy nawet czytanie książki, zajęcie się świadomą czynnością, która powoduje wyłączenie się. Ja na przykład tak mam, jak idę na windsurfing, no to jestem tylko ja, wiatr, deska, słońce. I uwierzcie mi, że to jest pewnego rodzaju medytacja, więc każdy może mieć czynność, w której oddaje się w 100% i to też, uwierzcie mi, jest pewnego rodzaju indywidualną terapią dla nas, że ten mózg sobie tam wszystko układa, minimalizuje hormony stresu, wyrzuca niechciane emocje związane czy to z pracą, czy z ciężkimi sytuacjami życiowymi. To bardzo jest istotne. Aktywność fizyczna, medytacja i takie techniczne kwestie właśnie z optymalizacją snu jak najbardziej tak. I tutaj badania pokazują, że zarządzanie stresem może pomóc w leczeniu cukrzycy typu drugiego. Ważne jest zrozumienie, że przewlekły stres może mieć realny wpływ na nasze zdrowie. Nie tylko fizyczne, ale i psychiczne. Dzisiaj razem z firmą Brita szykowaliśmy dla Was najważniejsze informacje dotyczące nawodnienia, bo pamiętajmy, że nawodnienie wspiera funkcje poznawcze, takie jak koncentracja i pamięć. Woda zwiększa wydajność fizyczną, chroni przed zmęczeniem i przegrzewaniem się. Woda jest też niezbędna dla naszych nerek w kontekście oczyszczania krwi z odpadów. Jeżeli argument zdrowotny do Was nie przemawia, to mam dla Was perełkę. Zrobiłem sobie wyliczenia i wyszło, że możemy rocznie zaoszczędzić 1300
zł. I zobaczcie to, jeżeli kupujecie codziennie dwie butelki wody o pojemności 1,5 litra, płacicie za każdą około 2,50, co daje w skali roku aż 1825 zł. Inwestując w dzbanek filtrujący wraz z wymianą filtrów przez cały rok, wydajesz jedynie około 523 zł rocznie, co oznacza oszczędność ponad 1300 zł rocznie. Pamiętajmy również, że użycie takiego dzbanka Brita filtrującego to jest naprawdę prosta rzecz. Montujemy filtr, przepukujemy go dwa razy i już z kranu wlatuje woda do dzbanka, przelewamy go do szklanki i pijemy. Na koniec wspomnę również, że można dzbanek Brita bez filtra wrzucić do zmywarki i będzie ładnie umyty, to z niczym nie koliduje, dlatego zachęcam do zapoznania się z ofertą firmy Brita. I pamiętaj, że choć te 12 pokarmów, które opisuję poniżej, posiadają wyjątkowe właściwości wspomagające zdrowie, ale aby w pełni wykorzystać ich potencjał, musisz najpierw zadbać o podstawowe elementy odżywiania, czyli zrównoważona dieta bogata w białko, błonnik i zdrowe kwasy tłuszczowe, która pomaga stabilizować poziom cukru we krwi. Można powiedzieć, że awokado jest jednym z kluczowych pokarmów, które pomagają przeciwdziałać insulinoporności i przewlekłemu zmęczeniu dzięki swojej zawartości zdrowych kwasów tłuszczowych. Tutaj głównie chodzi o MUFA i PUFA oraz błonnik, który też będę opisywać w dalszej części. Tutaj zaspoileruję, że chodzi o naszą mikrobiotę. Badania pokazują, że osoby, które jedzą systematycznie awokado, mają dużo lepsze biomarkery kardiometaboliczne, a to przekłada się na realne zmniejszenie zawałów serca i też badania pokazały, że zmęczenie poprzez zminimalizowanie stanów zapalnych też było dużo mniejsze. Kolejną grupą produktów, którą warto się zainteresować, to są orzechy, zwłaszcza tutaj chodzi o spory zastrzyk magnezu, zwłaszcza z orzechów brazylijskich, migdałów czy nasiona chia. I tutaj badania pokazały, że jedzenie systematycznie orzechów może minimalizować ryzyko cukrzycy typu drugiego oraz chorób układu krążenia. Tutaj głównie jest to zasługa m.in. kwasów tłuszczowych nienasyconych, błonnika, polifenoli. I tutaj właśnie niektóre badania wskazują, że dysbioza, czyli zaburzenia równowagi mikrobioty jelitowej, może wpływać na pogorszenie insulinoporności, czyli ta wrażliwość tkanek się pogarsza, a zdrowa mikrobiota jelitowa pomaga w produkcji m.in. krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, które mają właśnie potężne działanie przeciwzapalne i mogą poprawić wrażliwość na insulinę. I ten temat swoją drogą będę opisywać jeszcze w sekcji dotyczącej fermentowanych produktów. W tym dziale skoncentrujemy się na tłustych rybach, oczywiście chodzi głównie tutaj o EPA i DHA, które znajdują się w kwasach tłuszczowych. I tutaj jeżeli chodzi o kwasy tłuszczowe omega-3, to one dobrze reagują, uwrażliwiają te klucze insulinowe, że tak to nazwę, czyli te drzwi otwierają się, glukoza wchodzi przez kanał GLUT i wchodzi do komórki, czyli ilość insuliny nie jest potrzebna taka duża, aby otworzyć ten kanalik i to jest zasługa m.in. kwasów tłuszczowych omega-3, czyli tutaj usprawnia funkcjonowanie naszego organizmu na poziomie gospodarki cukrowej, więc to jest bardzo istotna kwestia. Kolejna grupa to owoce jagodowe, tutaj głównie chodzi o borówki w tym ściśle określonym przypadku, bo one są bogate w błonnik, pomagają kontrolować poziom cukru we krwi, mają antyocjany. Jedząc jagody i owoce jagodowe, te kanały GLUT4 są lepiej zorganizowane, przez co mamy niższy, tak kolokwialnie mówiąc, poziom cukru we krwi. Dlatego w skrócie jagody pomagają naszym komórkom bardziej efektywnie korzystać z glukozy i insuliny i tutaj możecie zapoznać się z badaniami. Kolejnym produktem, który warto wspomnieć, to jest zielona herbata, która zawiera katechiny. Choć wiele badań próbuje ustalić wpływ zielonej herbaty na poziom cukru we krwi, ich wyniki często są niejednoznaczne, ale przykładowo przeanalizowano 27 badań z udziałem blisko 220 osób i stwierdzono, że zielona herbata może obniżyć poziom cukru we krwi nadczo, ale nie wpływa na hemoglobinę glikowaną, czyli tam średni poziom cukru na przestrzeni 2-3 miesięcy. No ale tutaj to były badania krótkoterminowe, więc można powiedzieć, że krótkoterminowo zielona herbata działa, ale potrzebne są badania, które będą
udowadniać, czy to ma ręce i nogi w kontekście takim długoterminowym. Teraz kolejny produkt to ciemna czekolada. Wszystkie badania były robione na próbce 80% kakao. Tutaj głównie to jest zasługa flawonoli. Ten naturalny składnik pomaga właśnie poprawić wrażliwość insulinową, też pomaga obniżyć ciśnienie krwi. To działa trochę tak jak naturalny regulator dla naszego układu krążenia. I tak jak już mówiłem wcześniej o tych drzwiczkach, czyli receptory insulinowe, które w ogóle się otwierają, żeby ta glukoza mogła wejść, to już jest poprawiane przez flawonole. Ten kanał GLUT4, gdzie ta glukoza idzie, to też przepustowość i wydajność jest poprawiana. Mniej insuliny jest potrzeba wtedy, żeby ten proces wchłonięcia glukozy do krwi się zadział. W jednym badaniu naukowcy postanowili sprawdzić, jak ciemna czekolada wpływa na osoby z nadciśnieniem i z insulinoopornością i wybrali 20 pacjentów, którzy wcześniej nie byli leczeni akurat ani na insulinooporność, ani na nadciśnienie. I tutaj jedna grupa przez 15 dni jadła codziennie 100 mg ciemnej czekolady, a druga grupa podobną ilość, ale białej czekolady, i wyniki były naprawdę interesujące. U osób, które spożywały ciemną czekoladę, ciśnienie krwi znacząco spadło i doszło do poprawy wrażliwości insulinowej. Co więcej, ciemna czekolada pomogła też poprawić ilość, obniżyć poziom złego cholesterolu, LDL. Co ciekawe, osoby jedzące białą czekoladę nie miały takich korzyści. Dlatego podsumowując, jeśli jesteśmy miłośnikami czekolady, dobra wiadomość, ciemna czekolada nie tylko smakuje wyśmienicie, ale może także przynieść korzyści dla Twojego zdrowia metabolicznego, zmniejszyć ciśnienie krwi i poprawić ogólne zdrowie. Kolejną grupą spożywczą to mamy brokuły i inne warzywa krzyżowe. Tutaj głównie chodzi o sulforafan. I tutaj badania na komórkach ludzkich raka wątroby wykazały, że właśnie sulforafan poprawia ich zdolność do wchłaniania glukozy i redukuje zawartość ceramidów. I to odkrycie sugeruje, że spożywanie warzyw krzyżowych może pomóc w walce z insulinoopornością. I też kilka słów na temat ceramidów, bo to jest grupa lipidów, czyli tłuszczy, która odgrywa kluczową rolę w różnych funkcjach komórkowych. A i teraz jakbym miał Wam to zobrazować, no to wyobraźcie sobie, że komórki w naszym ciele to domy, a insulina to klucze, które otwierają drzwi do tych domów i pozwala na wpuszczenie glukozy, czyli z cukru, z krwi do naszego środka. I przykładowo te ceramidy działają jak taki klin, który zaczyna się wciskać pod te drzwi, utrudniając ich otwarcie. I tak naprawdę im więcej tych klinów, czyli ceramidów, tym trudniej kluczowi, czyli insulinie, otworzyć te drzwi i wpuścić glukozy do środka, czyli do naszej komórki. No i oczywiście cynamonu nie może zabraknąć, bo to jest powszechnie badana przyprawa w kontekście poprawy wrażliwości insulinowej. Na chwilę obecną wiemy, że cynamon zwiększa aktywację receptorów insulinowych, czyli jakbym miał też to Wam zobrazować, no to wyobraźcie sobie, że komórki mają na swojej powierzchni takie specjalne anteny, które łapią insulinę, czyli cynamon pomaga wzmocnić sygnał tych anten, co sprawia, że komórki są lepsze w przyjmowaniu cukru z krwiobiegu. Tak jak już wcześniej opisywałem inne produkty, tutaj też zwiększa się ekspresja kanałów GLUT4, jakbym miał Wam to zobrazować, to GLUT to są takie małe ciężarówki wewnątrz naszych komórek mięśniowych i tłuszczowych, które zabierają cukier z krwiobiegu i dostarczają je do komórek. I cynamon właśnie działa jako dodatkowy bodziec, zachęcając do produkcji większej ilości tych ciężarówek, co sprawia, że komórki są bardziej skuteczne. Czyli ilość tych kanałów, gdzie mogą przejechać te ciężarówki, się zwiększa. Wchłaniamy dużo więcej wtedy cukru do miejsca docelowego, czyli komórek mózgu, wątroby, mięśni. I to jest spoko. Możecie zapoznać się z badaniami, które wykazały, że cynamon może pomóc w łagodzeniu objawów insulinooporności oraz skutków związanych z chorobą Alzheimera, udarem mózgu i z komórkami nowotworowymi. Kolejną przyprawą to jest kurkuma, dokładnie kurkumina, która jest badana od lat przez naukowców. I tutaj też te mechanizmy są dublowane, tak jak wcześniej już opisywałem, czyli tutaj jest poprawa kanalików GLUT4, czyli te ciężarówki dużo łatwiej przejeżdżają przez te kanały i tych kanałów GLUT4 do transportu glukozy jest więcej. To jest po pierwsze. Po drugie,
te drzwiczki dużo łatwiej się otwierają dla tej glukozy, czyli to jest receptor insulinowy i to jest wszystko zasługa tak naprawdę kurkuminy. Co więcej, kurkumina stymuluje naszą trzustkę, dzięki czemu lepiej produkuje insulinę. Jest to hormon regulujący poziom cukru we krwi, a badania najróżniejsze potwierdzają te korzyści, pokazując, że osoby przyjmujące kurkuminę miały dużo lepszą wrażliwość insulinową, niższy poziom glukozy natczo. Można powiedzieć, że w skrócie kurkuma to prawdziwy superbohater w tym kontekście, bo on działa nawet silniej niż wcześniej wspomniany cynamon. No i tutaj na koniec zostały nam produkty fermentowane, czyli kiszonki, kombucha. Tam mamy bakterie kwasu mlekowego, które wspierają naszą mikrobiotę jelitową, a zdrowe jelita mogą odgrywać kluczową rolę w kontekście minimalizowania insulinoporności i przewlekłego zmęczenia. I tutaj badano, czy spożywanie sfermentowanej żywności, takiej jak kiszonki, kapusta, jogurt, czy to może wpłynąć pozytywnie na poziom insuliny i cukru we krwi. Oczywiście jak najbardziej tak. Zespół badawczy zebrał wyniki 18 różnych eksperymentów obejmujących łącznie blisko 900 uczestników i co odkryli? To, że osoby, które spożywały fermentowane produkty, miały dużo lepszy poziom cukru we krwi, insulinooporność zaczęła się wycofywać, poziom cholesterolu, tego złego utlenionego, też zaczął się obniżać. Oznacza to, że takie produkty jak kiszonki, ogórki kiszone, kapusta, fermentowane jogurty, kombucha jak najbardziej mogą być, wręcz powinny być w żywieniu osób, które mają cukrzycę typu drugiego czy insulinooporność. Przypomnę, że to zmiana stylu życia spowoduje, że te produkty zaczną działać, bo jeżeli będziemy jeść turbo źle przetworzenie, a sobie dodamy te produkty, będziemy myśleć, że coś magicznego się zadzieje, to tak to nie działa. Jeżeli chcecie cały system żywieniowy, czy wsparcie, nawet nie chcecie zmieniać całego żywienia, ale chcecie mieć inspirację w postaci najróżniejszych dań, to też stworzyłem dla Was aplikację, która pomaga Wam generować posiłki w kontekście cukrzycy typu drugiego czy insulinooporności. Podajecie wiek, wzrost, wagę i wybieracie sobie system, można powiedzieć, smakowo-żywieniowy. Czy chcecie mieć więcej produktów z żywienia śródziemnomorskiego, czy bardziej dasz, więc to jest stosunkowo rozbudowany system. Możecie drukować te jadłospisy, macie listę zakupów, wszystko jest dopasowane do Waszych parametrów, więc tu taka aplikacja dla Was. To jest oczywiście w pakiecie premium, gdzie macie e-booki, kursy wideo, cały kombajn tak naprawdę do zmiany nawyków żywieniowych. Wszystkie informacje macie w opisie pod filmem. Tyle ode mnie, trzymajcie się.